Transśrodkowa. Już ruszyły koronki, już odskoczyły, już ten chwilowy kryzys zażegnany. Teraz jeszcze dokładają kolejny punkt zagrywką. Przy jednym Argentyny to jest piąty serwis wygrywający zespołu koreańskiego. W pierwszym secie już 5 punktów zagrywką zdobyły Koreanki, 2 blokiem i 12-6 w ataku, a więc destrukcja postępuje. Nadal olbrzymia przewaga koreańskiego zespołu. Proszę, kolejny punkt ze środka Kim. Na razie ona punktuje no prawie na równi ze swoimi przyjmującymi. 8 punktów Kim Jong-Kong, a więc tej pani z numerem 10. A środkowa bloku już 4. oczko w dzisiejszym spotkaniu. Pomyliła się Huanga, więc także dobrze punktująca. Już 5 punktów. 2 zagrywką, 1 blokiem. No, 3 tak grające zawodniczki na razie mogą wystarczyć jeszcze przy dobrze rozgrywających, chociaż akurat teraz nie najlepiej to wyglądało. Choi pomyliła się. Teraz będzie wrzucona w siatkę. Jak ona wyratowała swoją koleżankę w tej sytuacji, jakimś cudem jeszcze pięścią gdzieś tam wyciągnęła piłkę z siatki. 20-12, czujnie później blokiem już Argentynki. Drugi raz zaskoczyć się nie dał. Busquets przed chwilą na naszych ekranach, na zagrywce Fresco. Kim, dobrze Guido wreszcie w obronie popracowała, pokazała, że jest drugą najlepiej broniącą tego turnieju. Bez bloku. I wał. Pierwsza pomyłka tej oto pani. No tak, chyba celowała w ręce. Chciała, widziała, że przed nią rosły blok i ciężko będzie zakończyć bezpośrednio, ale przestrzeliła. Ależ teraz czujnie, brawo, brawo dla Koreanek. Została do samego końca Choi i skoczyła idealnie w tempo. Ta piłka była za blisko siatki, aby tak ryzykować. Chyba niepotrzebny ten atak Florencji Busquets. Niższa głowę Koreanka zablokowała ją. Błędów w takich tego typu sytuacjach za dużo po stronie argentyńskiej. Blok czy out? Chyba jednak out. Chyba ten uśmiech na twarzy Koreanki pokazuje, że piłka spadła tuż za linią boczną boiska. Tak jest, punkt Boskaci na zagrywce. Boisko 22-14, a więc 7-8 punktów przewagi w zespole koreańskim. Zmiana powrotna. Pojawiła się ponownie Park w miejsce Juliana. A kolejny punkt z zagrywki Kim Jong-Kong. I 23-14, a więc 2 oczka tylko i będziemy mieli bardzo szybki, pewnie wygrany set przez Koreanki. Ale co do tego, nie ma chyba wątpliwości. Zasłużenie wysoko wygrana w Korei w pierwszym secie. Tak to jednak u pani bywa, że o niczym to wcale nie musi świadczyć. Za chwilę może być dokładnie odwrotnie i to Argentyna złapie odpowiedni rytm. Chociaż przed turniejem myślę, że to Korea stałaby wyżej w przewidywaniach. A tymczasem w tabeli Pucharu Świata Argentyna jest o ten jeden punkt lepsza. Ładnie teraz sytuacyjna piłka wystawiona z przymusu na 3 metr do Boskaci i ta trafiła idealnie. No ale tak to się poukładało, że no jednak Puchar Świata specyficzna impreza. Jeśli są wyżej rozstawione drużyny, jeśli jest ich aż tyle, jeśli w jednym turnieju biorą udział Włochy, USA, Chiny, Brazylia, Japonia, Niemki, Serbia, no to w zasadzie pozostaje walka o miejsce 8, gdzieś Dominikana, Argentyna, Korea, Algieria, no i przede wszystkim Kenia to są słabsze zespoły. I tutaj tylko była pozostawało kwestią otwartą, kto komu odbierze ile punktów
czemu uda się na to miejsce ósme awansować. Na razie na nim Dominikana, ale Argentyna zwyciężając 3-0, już tutaj nie, ale może 3-1, może zrównać się z Dominikaną punktami. 3-0 nie, bowiem w pierwszym secie Korea Południowa 25-17, pewne, gładkie i efektowne zwycięstwo w pierwszej partii.